dużo pytań. Czy jesteście gotowi? Tak. Okej, w porządku. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części konferencji prasowej Gryfa Słupsk. Jest z nami pierwsza czwórka naszych nowych zawodników. Proszę o krótkie przedstawienie się każdego z nich. Dzień dobry, jestem Robert Pawłowski, mam 18 lat, przyszedłem tutaj z Warty Poznań i jestem wychowankiem Dwa Bytów, grałem też dwa sezony w UKS Lotos Gdańsk. Witam serdecznie, Jarosław Cudziło. Przyszedłem tutaj ze Sparty Sysylice, mój poprzedni klub to był Jata Ruska, jestem wychowankiem Granity na czele. Witam wszystkich, nazywam się Kacper Bołomącek, mam 22 lata. W ostatnim sezonie reprezentowałem barwy klubu piłkarskiego Starogard Gdański. W tym sezonie będę reprezentował barwy Gryfa Słupsk. Mam 1,99 m wzrostu, gdzieś tam moje walory to będzie obrona, defensywa, gdzieś piłki górne, także... Dzień dobry, nazywam się Bartosz Flis, mam 18 lat, przyszedłem do Gryfa z Raduni i Dwa Stężyca. Wcześniejsze moje kluby to U2 Bytów, Lotos Gdańsk oraz Warta Poznań. Gram na pozycji numer 6 i mam 1,86 m wzrostu. Okej, okay, zaczniemy od pytań, które zadali nasi fani. Jako pierwsze będzie pytanie do Bartosza Flisa. Jaka jest różnica na poziomie drugiej i trzeciej ligi? W drugiej lidze... W treningach na poziomie drugiej i trzeciej ligi. W drugiej lidze jest na pewno dużo szybsza gra. Bardziej się odczuwa po prostu tą siłę fizyczną. W czwartej lidze mimo wszystko jest dużo więcej tego czasu i może jeszcze nawet mniej tej gry fizycznej. Okej, okay. Drugie pytanie będzie do Olivera Pawłowskiego. Jakie są największe różnice pomiędzy piłką juniorską a piłką seniorską? Myślę, że generalnie taka gra bez ryzyka w piłce juniorskiej, dużo się ryzykuje, trenerzy starają się, żebyśmy jak najwięcej podaniami grali, jak najmniej długich piłek. Tutaj też trener stara się, żebyśmy grali od tyłu, ale jest jednak bardziej gra taka bezpośrednia i bardziej w kontakcie fizycznym. W porządku. Teraz pytanie do Jarosława Cudziło. Jesteś już doświadczonym zawodnikiem, przed tobą debiut w trzeciej lidze. Jak się z tym czujesz? Myślę, że dobrze. Czekałem na to bardzo dużo lat. Tak naprawdę w wieku 32 lat myślę, że to jest moja ostatnia szansa, żeby zagrać na takim poziomie. Przyszedłem też, żeby wesprzeć Gryfa, no i jak najbardziej wszystkim pomóc. Cieszę się bardzo, że będę miał szansę zadebiutować. Nie wiem, czy to będzie w pierwszym meczu, czy w drugim, czy w trzecim, ale walczę o skład i będę walczył. I ostatnie pytanie do Kaspra Bałamącka. Jak oceniasz swoje szanse na tę chwilę na debiut od pierwszego meczu w pierwszej 11? Tak naprawdę okaże się wszystko w sobotę. Na treningach walczę o pierwszy skład i tak samo jak tutaj kolega będę walczył do końca. Czy też nie wiem, czy to się uda w pierwszym meczu, czy w drugim. Zobaczymy. Czy są jakieś pytania z sali? Czujecie, że już się zadomowiliście tutaj? Czy to już jest wasze miejsce? Myślę, że jeszcze trochę brakuje zgrania z drużyną. Jakby tych meczów nie było za dużo, ale jakby atmosfera w klubie jest bardzo dobra. Chłopacy nas ciepło przyjęli, także ja trochę się czuję już zadomowiony. Minęło 3 tygodnie dopiero, ale tutaj akurat ja to tutaj stąd pochodzę. To chłopaków znam od dłuższego czasu z boiska, ze wszystkiego. I tak jak powiedział Kasper, atmosfera jest bardzo dobra, jest profesjonalnie. I myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czy ta grupa, bo tutaj przyszło aż 12 zawodników nowych, ma wpływ na to, że jakoś wy integrujecie się bardziej właśnie między sobą, przez to, że wy jesteście tą nową grupą w klubie? Sam podział zrobił się sam z siebie, bo starzy zawodnicy mieli swoje koszulki treningowe, my musieliśmy być w nowych. Tak czy inaczej, to wychodziły dwie osobne drużyny. Ale potem oczywiście się wszystko wymieszało, ten wszystkich tam starał się do siebie zbliżyć, mieszać. Także myślę, że jest ok. Na treningach trener was miesza, tak, starych znowu. Musi jakoś próbować
wiadomo, powiązać nasze granie. My tak naprawdę 12 nowych zawodników, ciężko jest się zgrać od razu ze sobą, nie? Każdy grał w innym drużynie, każdy grał inną taktyką, także potrzebujemy trochę czasu. Była mała przerwa między ligami, ale myślę, że w dobry czas wejdziemy w odpowiednim momencie, żeby zdobywać punkty. Tu pytanie jeszcze do Jarka, czy bo w tym okienku transferowym również do Gryfa przychodzi Donatat Konisz, który występował w Sparcie Sycylice. Tak. I teraz tutaj pytanie, czy w jaki sposób jako już trzeci Spartanin tutaj w Gryfie będzie ci, można to powiedzieć, raźniej, fajniej, że tu będą zawodnicy, których nie tylko kojarzysz z regionu, ale też z nimi bezpośrednio występowałeś, bo z Maciejem Mieśnikowskim również tak występowałeś, jest. Prawda? Czy to wpłynie jakoś na twoją taką aklimatyzację w klubie? Myślisz? Ja się szybko aklimatyzuję. To na tym się znam też nie tylko z boiska, bo pracujemy razem, pracuję z jego tatą. Także jestem tu już, czuję się zaaklimatyzowany, bo znam wszystkich chłopaków, po prostu znam trenera, znam kierownika, także nie potrzebuję jakiegoś bardzo dużo czasu. Jeszcze jedno pytanie do siebie, tutaj też również od kibiców. Dotychczas występowałeś przeciwko Gryfowi. Jak wspominasz tamte spotkania i czy podczas spotkań na Sparcie brakowało ci większej liczby kibiców na spotkaniach? Większej liczby kibiców ze Sparty? Chodzi głównie o jakby rozmiar, ile osób przychodzi na mecze. Na takiej zasadzie. Na pewno dla mnie będzie atutem, żeby mieć tutaj kibiców za sobą. Wiadomo, mecze Sparty z Sycylicą z Gryfem Słup to były zawsze mecze derbowe, także zawsze się grało o zwycięstwo. I tyle, no, mimo tego, że się znało zawodników z drużyny przeciwnej. A który z was przyjechał z najdalej do domu? Myślę, że ja jestem z południa Wielkopolski, z Nowiska Mierzyc. To też jest nasz rywal w lidze. To jest prawie 400 km, także... No i co spowodowało, że przyszedłeś do Słupska? Że jodu dużo na morzu? Ostatni sezon byłem już na Pomorzu, bo byłem w Starogardzie, więc tutaj jakby wybrałem swoją drogę, żeby kontynuować karierę. No i jakby spodobała mi się wizja rozwoju w tym klubie. Jak już tutaj przyjechałem, to i infrastruktura, i trenerzy, było wszystko bardzo profesjonalnie, więc zdecydowałem się zostać. Chcemy mieć jakieś pytania? Dziękuję ci.